Dzień dobry, nazywam się Anna Tulczyńska, jestem psychologiem i psychoterapeutą i dzisiaj opowiem Wam trochę o przygotowaniach do egzaminu. Jeśli wyobrazimy je sobie jako maraton, to właściwie można powiedzieć, że w tym momencie jesteście na ostatniej prostej. Może być już bardzo trudno. Być może macie już dość tego przypominania o egzaminie, tego, że wszyscy dorośli mówią Wam, ucz się, weź się, zbierz do pracy, pamiętaj, bo egzamin, bo czas mija i tak dalej. Być może samo słowo egzamin wywołuje już w Was jakieś dreszcze i niemiłe skojarzenia. Myślę jednak, że warto wytrzymać, bo stawka jest dosyć duża. Jest nią Wasze dostanie się do szkoły, w której spędzicie kolejne 4 lata. Warto pamiętać, że stres może nas zarówno wspierać, jak i utrudniać nasze działanie. Każdy ma pewien optymalny poziom stresu. Są takie osoby, które lubią działać wtedy, kiedy ten stres odczuwają dosyć mocno. Kiedy czują presję czasu, to, że tych zadań jest dużo, potrzebują takiej adrenaliny, żeby funkcjonować dobrze, bo to jest dla nich taki optymalny poziom, w którym się dobrze czują. I są takie osoby, które potrzebują ciszy, spokoju, kontroli, poukładania. Kiedy poziom stresu jest zbyt mały, bardzo często jest tak, że nie chce nam się w ogóle podchodzić do realizacji jakiegoś zadania. To są na przykład takie tematy, przy których sobie mówicie, to jest takie łatwe, że w ogóle nie będę się tego uczył, albo nie, no jeszcze jest tyle czasu, że nie zabieram się za przygotowania. Tutaj trzeba uważać, ponieważ ten moment, kiedy mam jeszcze tyle czasu, może bardzo szybko przejść w taką sytuację, o rany, nie dam rady. Gdy stres jest optymalny, zwykle jest tak, że mobilizuje nas do działania. Pozwala skoncentrować się na zadaniu, pozwala uruchomić wszystkie nasze zasoby, które mamy, wiadomości, umiejętności, siłę i jesteśmy w stanie naprawdę wiele wysiłku włożyć w to, żeby jakieś zadanie wykonać na najwyższym poziomie. Zbyt duży stres zaczyna nam utrudniać funkcjonowanie, zaczyna nam utrudniać realizowanie jakiegoś zadania. Także jeśli chodzi o egzamin, z jednej strony utrudnia nam przygotowywanie i uczenie się, z drugiej strony w czasie egzaminu utrudnia nam przypominanie sobie tych informacji. Dlaczego tak się dzieje? Zwykle pojawia się wtedy hormon stresu zwany kortyzolem, który odcina jakby wszystkie funkcje naszego organizmu, które nie są potrzebne do przeżycia. O tym, jak bardzo ważne jest radzenie sobie ze stresem, może Wam opowiedzieć Natalia, która w zeszłym roku zdawała egzamin i mówiła o tym w ten sposób. Gdybym miała zdawać egzamin jeszcze raz, to z pewnością poświęciłabym dzień lub dwa na totalne wyluzowanie. Poćwiczyłabym różne techniki relaksacyjne, aby zapobiec stresowi, który towarzyszył mi podczas nauki i podczas pisania egzaminu. Uważam, że to był decydujący czynnik, który mógł mieć wpływ na moje wyniki. Po opuszczeniu sali wiedziałam, że miałam wiedzę i umiejętności, aby dać z siebie więcej, ale nie wykorzystałam w pełni mojego potencjału właśnie z powodu stresu. Nie jesteście bezradni w walce ze stresem. Jest kilka strategii, które mogą pomóc Wam obniżyć jego poziom. Pierwsza, najprostsza metoda to rozmowa. Rozmowa o tym, co czujecie, o napięciu, o lęku, o Waszych obawach. Możecie porozmawiać z rodzicami, z przyjaciółmi. A jeśli jest bardzo trudno, warto poprosić rodziców o to, żeby umówili Was na spotkanie z psychologiem albo z terapeutą, który pomoże Wam opanować te emocje. Już samo nazwanie tego, co czujecie, Waszych emocji, pomaga jakby rozładować to napięcie, które w Was jest w związku ze stresem, jaki czujecie. Rozmowa to taki zaworek bezpieczeństwa, który wypuści napięcie z tego balonu pełnego emocji. Druga strategia to ćwiczenia, które pozwalają rozluźnić też Wasze ciało i trochę zapomnieć o tym, co się wokół Was dzieje i o tych myślach, które Wam towarzyszą. Najprostszym narzędziem do radzenia sobie ze stresem i z napięciem, jaki każdy z Was ma zawsze ze sobą pod ręką, jest Wasz oddech. Skupienie się na chwilę na oddechu pozwala zapomnieć o tej sytuacji, w której się znajdujecie, pozwala odciąć się na chwilę od trudnych myśli. Skupienie się na oddechu pozwoli spokojnie go obniżyć i pozwoli Wam się rozluźnić do takiego poziomu, w którym będziecie mogli wziąć się do pracy. Jeśli trudno Wam skupić się na oddechu, albo jeśli przyglądanie się temu, jak ten oddech
pojawia się w waszym ciele, wydaje wam się śmieszne, trudne, albo zupełnie do was nie przemawia, możecie wyobrazić sobie coś miłego. Na chwilę wyobraźni przenieść się w jakieś spokojne, bezpieczne miejsce, w którym czujecie się bardzo przyjemnie. To może być na przykład jakieś miejsce, w którym spędziliście ostatnie wakacje. Możecie wyobrażać sobie, że leżycie na hamaku, albo że pływacie na materacu unoszącym się na wodzie, albo że leżycie na łące, gdzie świeci słońce. Minuta, dwie poświęcone na to, żeby na chwilę przenieść się w takie miejsce, w którym czujecie się dobrze. Jest jeszcze inny sposób, w jaki można wykorzystywać wyobraźnię, żeby przygotowując się do jakiegoś ważnego i trudnego zadania. Sportowcy, kiedy przygotowują się do ważnych zawodów, krok po kroku wyobrażają sobie, jak biorą w nich udział. Jak stają na starcie, biorą udział na przykład w jakimś wyścigu, jak powoli zaczynają czuć zmęczenie, ale sobie z nim radzą, czują, że ich ciało jest przygotowane i ostatecznie jak dobiegają do mety. Podobnie wy możecie sobie wyobrażać dzień egzaminu, jak docieracie do szkoły, wchodzicie do sali egzaminacyjnej, dostajecie arkusz egzaminu i zadanie po zadanie rozwiązujecie go. Jak macie odpowiednią wiedzę i umiejętności do tego, żeby to zadanie wykonać. Dzięki temu w waszej głowie będzie budowało się przekonanie o tym, że to zadanie jest możliwe do wykonania. Że skoro przeszliście go tyle razy w wyobraźni, to również będziecie w stanie w rzeczywistości to zadanie przejść i dać sobie radę z tym wszystkim, co was w czasie tego dnia będzie czekać. Jest jeszcze trzeci sposób radzenia sobie ze stresem, jakim po prostu jest działanie. Każde rozwiązane zadanie, każdy przerobiony arkusz egzaminu, każdy zrealizowany temat będzie budował w was poczucie, że wiecie, umiecie i dacie sobie radę z tym, co was będzie czekało w dniu egzaminu. W następnym naszym filmie zobaczycie, jak skutecznie przygotowywać się do egzaminu i na co zwracać uwagę w czasie tej ostatniej prostej, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty w dniu egzaminu. Zapraszam.